zaprosić pana prezesa Piotra Olszówkę. Pan prezes opowie szczególnie o działalności Fundacji Linking, która jest liderem projektu Sieć Innowacyjnych Kobiet w Gruzji. Witam jeszcze raz. Tak jak było powiedziane, jestem prezesem Fundacji Linking Foundation, jednocześnie też jej założycielem i fundatorem. No, w kilku słowach opowiem o naszych projektach, o naszym zespole, o planach na przyszłość. Fundacja, tak jak wspominałem, powstała w 2014 roku. Już wtedy pomyśleliśmy, że będziemy wspierać rozwój więzi lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie nowych technologii. A raczej to właśnie w Polsce, jak on jest w dobra historia, to sprzed miesiąca ustawa, jeżeli po prostu chce przetrwać na moje płatki, bo byli w serwis Kacji Rybatekami Paryba, ta amcena wybrała technologię z kampem. Także wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa i społeczności lokalnych i samorządowych. A ten tam też, jak to będzie było mi o roku, jest to cały spokój z dobrym Polską, mówię, bo nie był trochę z tego, bo nie mam kolory z przykład Mastatyta Seriarki, bo byli z socjumistrii. Naszą ambicją było inicjowanie współpracy jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, NGO-sów, promowanie nowoczesnych rozwiązań wspierające społeczności lokalne, gospodarkę, kulturę, edukację, komunikację. Ja cię chyba przyjąłem ambicję, że chciałam fundać, mam taką ambicję, by nie dać ludzi z pomysłowo, bo będzie naszą dla zapewnienia, ale z ich kontaktu, bo to naszą dla charakteru globalizacji, to jest pan Lubaska, a Aki Sazur Lubaska, a Sewy Kani, gdzie by z takim prawem niż tu są, a w ogóle by byli po ekonomii z komentarzy prawda, wszystkie te cele udaje nam się realizować, a także jak Państwo zobaczycie na kolejnych slajdach prezentacji, również inne obszary. Jednym z obszarów naszej działalności jest działalność charytatywna. Wynikło to z potrzeby u nas w naszym mieście w Tarnowie, żeby właśnie tego typu działalność też rozpocząć. Właśnie w okresie świątecznym realizowaliśmy kolację wigilijną wraz z prezentami dla osób wykluczonych. I z tej pomocy naszej przez kilka lat skorzystało ponad 1000 osób. W tak zwanym międzyczasie założyliśmy również podmiot ekonomii społecznej, spółkę non-profit, gdzie zatrudniamy osoby z różnych względów wykluczone problemami alkoholowymi, innymi wykluczeniami. A ASEB, co to tak, ja mam drogę, czyli programu, co to jest, kontekst, który jest organizacja z ASEB, a teraz i w oczach, który ja to nie wiem, czy jest to skład, jednym z takich ciekawych projektów jest projekt Pszczelego Raju, kwietnych łąk realizowanych ze szkołami, z lokalnymi władzami i z największym producentem, jeden z największych producentów nawozów w Polsce, grupą Azoty. A obrota, czy chyba produkty, gdy odcinek, które są produkty, bo akolę w ubiegłym bisach, choć to bisach, to jest produkty, które czarno mi dał się wita, a sobie była, jest to bardzo czujny bytnicja i dał mi się to wam zbrodni, czy mam ochotę, by to odpisać, jak to bit, a sobie przykład Sasuk, organizacja zdrowia, co to była grupa Azoty. Co pokazuje, że angażujemy się również w tematy związane z ochroną środowiska, z Zielonym Ładem i uważamy, że jest to taka płaszczyzna do porozumienia z młodym pokoleniem. A ty jak dałam się do roczą, że nie ma pasy, bo spotkanie z dalszych skutków, ale wtedy dwa jakieś
15 членов заставляем карьеру статус культуры, чем это викана шоу, то чего члены там ахагастек. Realizujemy również produkty edukacyjne dla najmłodszych, nazywaliśmy je wycieczki edukacyjne. A są już mogące robić projekty w sesji posłuchania bardzo dobrze i patrzę na to, że ideą tych wycieczek jest zaangażowanie najmłodszych w aktywne poznawanie lokalnej historii, legend, przyrody. A ideą mogące zainteresuje się po ekskursji, aby patrzę na to, że w ekskursji w trosce może być na pewno historia z legendem, z odpłatami i co spowodowało się w sesji schodowej. Ideą było odwrócenie takiego tradycyjnego postrzegania wycieczek, gdzie na początku widzimy przewodnika, który mówi, nazywał się Piotr Olszówka, a teraz chodźcie za mną i później oglądamy już tylko jego plecy. Angażowaliśmy się również w projekty patriotyczne i przypominające poczucie wspólnotowości i lokalnego patriotyzmu. A najczęściej robimy cele własne patriotów i projektowic, zamiast się chwalić na swój patriotyzm z dziedzictwa Zastępstwa. Tarnów, Kraków, Małopolska to były ziemie, które pierwsze odzyskały niepodległość po 123 latach niewoli w 1918 roku. A Czecha, Bata, Polska, Poznana, Małopolska, Sesy, Ozyw, Tati, Regiony, Mona, Zbiorą, Wielma, Mój Polda, Mówi, Dewoba, Asbos, Tesami, Cysy, Sweda, Mówi, Dewoba, Znaka, Wistrida, Ta, jest dawna cała, nie ma Polen, Mane, Straw, Prawy, Cels. Ten projekt miał przypominać i przypominał, był projektem badawczym, który przypominał 100 osób, które najbardziej przyczyniły się do odzyskania niepodległości na naszych ziemiach i projekt był objęty Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ale czy mam projekt, bo z tej chaty jest odniesiony o rajd, no chłopcy z Asji, a tam ja nie wiem, to czuję, nie wiem, czy to było się wypowiem, więc tam to było w Srebrnym Herbasie, ale czy chyba projekt jest taki na celu, bo jest patronami w okolicy, są tutaj z prezydenty Andrzej Duda. W ubiegłym roku, w 80. rocznicę pierwszego transportu Polaków do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w dniu 14 czerwca, w dniu pamięci ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, stanęliśmy na czele komitetu, który zorganizował uroczystości związane właśnie z upamiętnieniem tego dnia. Ale ci, którzy aukcji w sesji o Germanowi Barankiewicz, jako dotyczy o Barankiewicz, od 2 metrów w tej chwili z kapłacją na Słownych Kres, jako czy wybrał komisji z Europita, kapłacją lekarza Mirza Słuszna. Ten jest okres, bo od razu w tym Adamie, więc stają kupa Germany, nacisku Germany, nacisku Germanisi, nacisku Germanisi, zachodzący Barankiewicz. Tarnów był pierwszym miastem, z którego wyruszył transport, wjeździł do Oświęcimia i udało nam się też zaangażować w ten projekt prezydenta Andrzeja Dudy. Raczej chyba tam, już tam mamy jego pilotnika, ale jest rady nas tego na transport i ryba, a tam nie napisał, to oznaka pracuje o bardzo ciepła, a jest sobie na opuśne. Nasza działalność wyszła spoza tej sfery lokalnej, przeszła przez makroregiony. Realizowaliśmy projekty w Polsce, ale także realizujemy projekty europejskie. A czy w ogóle ostatnio was projekt, który pan pomysł z pracowską z Gauntty, czyli winem czy nas w Europie, w ramach programu Erasmus Plus, edukację dla dorosłych, realizujemy program WISE. A raczej chyba Erasmus Plus, a my się w ogóle Gauntty, bo aby pracować z Adamiem Mistrz, czyli kawałowce w programie zachodu do pracy o WISE. Też wsparcie rozwoju kobiet i biznesu poprzez nowe technologie, digital marketing, Facebook, Instagram, YouTube. Jest to pokolenie biznesu, Hartu Czerwa, Mati Biznes z Kautery Mistrz, Pawner z Mikro Mistrz, z Padesła, Eryk Zaszkole Rybit, a na tym słowa Facebook, Tesła, Internet i Jarami. Kolejny projekt Integrat ma na celu integrowanie imigrantów ze społecznością lokalną poprzez sztukę.
Radziecha od 80. roku program zaprowadzała z Intergrad, jest program zintegrujący na Sahafi z integracja, odchylony z Saszorny. Kolejne nasze działania to Heritrenicz, to jest program wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekt, który również aktualnie realizujemy, to jest projekt związany z turystyką, z rozwojem turystyką i zaangażowaniem właśnie imigrantów w rozwój turystyki. A na ciebie chyba ten proces wizycja chłopaków, to jest turystyczna materia z projekty, to jest członek kautu władu dla migrantów, z turystyczna materia z przepsiów. Szczególnie jest nam miło też być liderem w projekcie, któremu dzisiaj służy dzisiejsza konferencja kobiet innowacyjnych w Gruzji. Tak, a se potrzebują w Michalia, robią na tych liderów, które jest oprawdowo prowadzi. Teraz opowiem kilka słów o naszym zespole. Stanisław Iwan jest współzałożycielem fundacji, fundatorem. Pracował jako menadżer w największym portalu polskim Onet. Pisał strategię dla Krakowskiego Parku Technologicznego rozwoju nowych technologii. Zawodowo jest wiceprezesem w firmach zajmujących się grami growy internetowe. A ta to profesjonalna Katarzyna Pil jest absolwentką Uniwersytetu w Południowej Kalifornii, interdyscyplinarnych studiów z zakresu sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej, neurobiologii i filozofii umysłu. Stanisław Wasiak jest najmocniejszym punktem naszego teamu, jeżeli chodzi o projekty, pozyskiwanie środków. Jest związany praktycznie od początku z naszą fundacją i traktujemy go jak trzeciego członka naszego zespołu, prawie że założycielskiego. Krzysztof Kunc dba o wszystkie nowoczesne technologie, które się dzieją. Pracuje w dużej korporacji, która zajmuje się na wprost nową technologią. Ja od wielu lat zajmowałem się sprzedażą. Pracowałem jako menadżer dla amerykańskich korporacji Kimberly Clark i UPS, firmy logistycznej. Od dwóch lat pracuję w Państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego. W takim obszarze zarządzania strategicznego. Jestem opiekunem programu Polski Ład, to jest duży polski rozwojowy program. Nasze plany na przyszłość są związane z rozwojem tych projektów, które realizujemy i mamy taki pomysł też stworzenia
nowego zawodu, a mianowicie brokera innowacji społecznych. I właśnie wśród Państwa widzimy tych brokerów, czyli tych, którzy będą dalej przekazywać wiedzę o NGO-sach, o możliwościach w własnych społecznościach w danych krajach. W końcu przedstawię naszych partnerów i przejdziemy już do zasadniczej części. A to są logo fundacji i instytucji, które do tej pory z nami współpracowały. Jest jeszcze wiele innych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na slajdzie wybraliśmy te, z którymi współpracujemy najbliżej. Magdoba.